Tablicę wmurowano w nawierzchnię przed wejściem do Narodowego Forum Muzyki, co kompozytor skomentował żartobliwie. No i cieszę się, że po moim nazwisku będzie się tutaj chodzić. We Wrocławiu właśnie. Podczas odsłonięcia przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Osowski nawiązał do otwarcia 2 lata temu Narodowego Forum Muzyki. I sala jest pełna i ludzie przychodzą. Ludzie przychodzą dlatego, bo pokazujemy wielką muzykę, bo pokazujemy wielkich mistrzów i tu ukłon w stronę naszego gościa. Wrocław jest panu wdzięczny za częstą obecność, za szacunek i miłość do naszego miasta. Jest pan u siebie, a znakiem tego niech będzie ta tablica z pana odręcznym podpisem. Dziękujemy, polecamy się. Ten wielki artysta od kilkudziesięciu już lat ma bardzo regularne i ścisłe związki z Wrocławiem. Przyjeżdża tutaj, by dyrygować naszym zespołem. Dzieła Pendereckiego z lat 60. z okresu, powiedziałbym, awangardy były odbierane jako nie muzyka, jako coś bardzo, bardzo nowoczesnego, zbyt nowoczesnego być może. Jak to się zmieniło? Dzisiaj przychodzimy, słuchamy, akceptujemy i pełne sale. Muzyka muzyką, ale okazuje się, że ten znany na całym świecie kompozytor ma wrocławskie korzenie. Moja rodzina pochodzi z Wrocławia. Mój pradziadek tutaj był, no to było chyba 150 lat temu mniej więcej, nie, prapradziadek. Był tutaj dyrektorem banku, czy założył bank, bardzo taką ważną postacią, Józef Berger. No potem ta rodzina się spolszczyła, a jedna odnoga przyjechała właśnie do Polski, do Krakowa. Także, ale no, w związku z tym to miasto jest mi bliskie. Znajdujemy się na Placu Wolności, który jest zamknięty od zachodu Narodowym Forum Muzyki, od wschodu klasycznym gmachem opery. Nazywa się Placem Wolności. Niektórzy mówią, że trzeba by zmienić nazwę na Plac Muzyki. Nie, dlatego że człowiek, który kocha sztukę, człowiek, który kocha muzykę, jest człowiekiem naprawdę wolnym. W sobotę i w niedzielę Krzysztof Penderecki dał 2 koncerty. Marian Naciejewski, Echo 24.